Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie w ten słoneczny dzień. Fantastycznie słoneczny. Słoneczko przyszło, właśnie czytam sobie na waszym czacie, że się cieszycie, że słońce nam nie zniknęło. No nie zniknęło. No czemu miałoby znikać? Słońce też się nosi, może proszę państwa, w umysłach i w sercu, żeby było jasne. W tle będą dźwięki jak z filmów katastroficznych, ponieważ dzieci w szkole mają przerwę. A co są te dzieci? To jest ta szkoła młodsza, w sensie to jest to primary school. Czyli te dzieci od chyba czwartego roku życia do ósmego jakoś tak. O Jezu, ile one hałasu robią. Ale dobrze, niech się powiedzierają. Chociaż czasami to tak, biorę okulary na głowę, żeby mądrzej wyglądać. Nie, lubię je na głowie nosić. Poza tym wydaje mi się, że te soczewki skupiają więcej energii kosmicznej, która schodzi do mojego mózgu, który pracuje wtedy lepiej. Nie, po prostu lubię mieć coś na głowie. Dzień dobry, witam serdecznie, Katarzyna Wąchała-Ziółko, dzień dobry, Wiesław Celiński, proszę bardzo, dzień dobry, Funio X, dzień dobry, Aleksandra Srot, Barbara Minko, będę się przeciągał, Aleksandra Srot, Barbara Minko, dzień dobry, kogo tu jeszcze mamy, Magdalena Tomczak, dzień dobry, Dominika, dzień dobry, Anna Jachowicz, dzień dobry, czyli stała ekipa, widzę, Barbara Niżewska, dzień dobry, pozdrawiam Słupsk, witamy Słupsk, tak, my tu ze Słupskiem mamy konszachty, ale nie będziemy mówili jakie, Elena Lavaro, dzień dobry, TTK78, dzień dobry, Monika, dzień dobry, Aleksandra Srod mówi, że kiedyś mieszkała koło szkoły. No koło szkoły się fajnie mieszka. Fajnie się mieszka, są jaja z parkingiem, bo nauczyciele nie mają swojego, więc parkują na ulicy. Taka to szkoła. Tutaj akurat nasza taka starodawna jest, nie jest nowoczesna z parkingiem, jest nie nowoczesna bez parkingu. Sebastian Mlaks, dzień dobry. O, w końcu trafiłeś na żywo, proszę bardzo, to podświetlamy. Artur Tomek, no żebyś się poczuł, nie? Artur Tomek Siedlecki, dzień dobry. A Mata Susła, matko boska dziewczyna, gdzieś ty była? Dzień dobry, dawno cię nie było. Witam serdecznie, pozdrawiamy. Irena Skonicka, dzień dobry. O kurwa, jaka to nazwa, przepraszam za ten epitet. Dzień dobry, pozdrawiam z Harderwijk, z Niderlandów. Matko jedyna, Niderlandy nas odwiedziły. No, cieszmy się, mam dzisiaj głupawkę słoneczną, to bardzo fajnie. Głupawka słoneczka, mikrofon mam włączony, sprawdzam. Tak, mam włączony. Potem się orientuję po dwóch minutach, że gadam do siebie, nie? Tak to jest, wesoło. Kochani, zastanawialiście się kiedyś, tak w tytule, kto nas programuje? A właśnie dziękuję za pochwałkę, że dałem ładny kolor miniaturki, żółty. Taki żółty mi się dzisiaj spodobał. Jezu, zaczęło mi się teraz ziewać. Cały rozbudzony od rana jestem, a tu mi się ziewa. Dzień dobry, kawka jest z kubkiem, z Hiltonkiem. Hilton ubrany w dresie, bo to był pies dresiarz kiedyś. Zaraz bardziej dojrzewam do pieska, mówiłem wam, nie? Słuchajcie, psiarze pozostaną psiarzami. Jak się miało psy od dziecka, tak jak ja, z psami się wychowywało, z psami się dorastało, z psami się prowadziło dorosłe życie, to no, pies jest po prostu pies, to jest nieodłączny element życia już potem. Damian Orzechowski, dzień dobry. Ten Damian Orzechowski, z tych Orzechowskich, no dzień dobry. Dzień dobry. Mariola Liderman, dzień dobry, z Warszawy. O, Warszawa, dzień dobry. Co wyście tam wyrabiali w tej Warszawie? Boże święty, mówię o tym głosowaniu. Nie no, tam głosujcie sobie jak chcecie, ale Boże, takie piękne miasto. Po marudze trochę, nie? Wiecie, jak ja mam stosunek do lewicy. Także. Nie, do lewicy mam dobry, do lewactwa mam zły. Znaczy zły, powściągliwy, tak bym go nazwał. Powściągliwy, bo ja tam nie lubię w ogóle, kiedyś lubiałem, teraz nie lubię. Kiedyś lubiłem. Lubiłem czy lubiłem? Bo obydwie formy są prawidłowe, nie? Się będę korygował językowo. Mam okulary na głowie, więc muszę mądrze mówić, oprócz tego, że mądrze wyglądam. No, kiedyś lubiłem spory polityczne i awantury, a teraz już nie. I to jest właśnie jeden z elementów mojego, słuchajcie, to jest jak najbardziej w temacie audycji, bo to jest jeden z elementów mojego własnego przeprogramowywania się życiowego, które trwa, nie ukrywam, od wielu lat. Ponieważ, moi drodzy, kto nas programuje, to odpowiedź na to pytanie za chwilę sobie tutaj odpowiemy wspólnie. Natomiast, że jesteśmy zaprogramowani, to chyba wszyscy sobie z tego zdają sprawę z tego. A jeśli sobie ktoś nie zdaje z tego sprawy, to proponuję, żeby zaczął. Bo właściwie wszystkie nasze zachowania są uwarunkowane jakimś programem. No teraz pytanie, czy ten program jest dobry, czy zły i czy działa. Bo to, że jakiś program w nas jest i on się manifestuje, wcale nie oznacza, że działa. Może nie działać, albo działać na naszą szkodę. Może tak być, nie?
No, proszę, już się zaczynają piękne wypowiedzi na temat programowania. Proszę bardzo, Magdalena Tomczak, całe nasze otoczenie nas programuje, rodzice, dziadkowie, znajomi, szkoła, nie wspomnę już, że media, politycy i cała ta. No właśnie, całe otoczenie, wszystko nas programuje. Najbardziej nasze najbliższe otoczenie, rodzina szczególnie. Często nieświadomie, często, nie mogę powiedzieć niechcący, znaczy niechcący to w sumie ładne słowo jest, niechcący, no bo oni niby nie chcą, ale jednak to robią. To tak, to niechcący to będzie dobre. Wiesław Celiński, dziękuję bardzo za kciuki w górę dla mnie. Peace and Wealth mówi, że programuje nas Kościół katolicki i szkoła. Ja bym tak nie zawężał tego, że tak się nie czepiacie tego Kościoła katolickiego. Owszem, ma swój udział w programowaniu spory, ale ja myślę, że zdecydowanie większy udział w programowaniu ma system edukacyjny, otoczenie, kultura, w której żyjemy. Kultura i środowisko, w której żyjemy. Mówię środowisko, mam na myśli no właśnie otoczenie, ludzkie otoczenie, tą tkankę ludzką i umysłową, która nas otacza, która ma w taki, a nie inny wpływ bardzo często na nas, nie? Możemy powiedzieć, my tutaj wszyscy zgromadzeni, że mamy, że nas łączy jakaś wspólnota kulturowa, mówię tutaj o wspólnym wychowaniu w kulturze polskiej, czy w kraju, czy za granicą, ale łączy nas ta kultura, która jest specyficzna, nie mówię, że gorsza i nie mówię, że lepsza niż inne, bo nie wiem, czy chcielibyście być wychowani na przykład w kulturze niemieckiej lub w bardzo zimnej kulturze skandynawskiej lub z kolei w przegorącej kulturze południowej. Wszystkie kultury mają swoje mankamenty, moi drodzy. To nie jest tak, że w Grecji czy we Włoszech żyje się lepiej, czy w Szwecji, a Polska to jest taka B. Polska jest B dla kulturowych programatorów, którzy są oczywiście obecni w postaci celebrytów. Mówię tutaj ogólnie o ludziach, którzy są opiniotwórczy. Znaczy, słowo opiniotwórczy nie oznacza, że ci ludzie tworzą dobre opinie, żeby była umowa na używanie wyrazów i nomenklatury. Opiniotwórczy, no na przykład takie ludzie, którzy zajmują się pisaniem. Chciałem powiedzieć pismactwem, bo nie chcę być obraźliwy, ale mam swoje zdanie na temat twórczości takich osób, jak na przykład nasza całkiem niedawna noblistka, polskopisarka, ona jest polskopisarką, bo pisze w języku polskim, ale polskości w jej pisarstwie nie ma w ogóle, wręcz jest antypolskość, więc nie lubię. Wiecie, która, ta w dredach. Poza tym ona jest z pochodzenia Ukrainką, to chyba widać i słychać, no może nie czuć, bo ona się ukrywa, ale charakter jej twórczości ostro wskazuje na to, że nie jest sympatycznie nastawiona do Polski. Ja wiem, że na przeciwległym brzegu leżą tacy pisarze i twórcy, którzy z kolei są przesadnie propolscy, gloryfikując. W sumie bardzo ciężko jest w naszej twórczości pisarskiej, przynajmniej polskiej, znaleźć autorów, którzy byliby bardzo pośrodku i byliby sprawiedliwi w tej ocenie. Którzy jakby byliby dobrymi reporterami naszej kultury, no nie są. Co tu za protestowania są? Tulinek Magic World, dzień dobry. No to jak się tak cieszysz, że trafiłeś, trafiłaś kochana do nas, no to fantastycznie. Czepiacie się tego kościoła, ja tutaj będę stał trochę w obronie, bo czepiacie się tego kościoła, który programowanie, ale dajcie też dojść do głosu temu, że kościół miał, nie mówię o instytucji watykańskiej, tylko mówię o kościele jako bardziej organizacji społecznej, wokół której skupiali się ludzie. Miał bardzo istotną kulturową i historyczną rolę w tym, co się działo i w tym, co się dzieje. Nie zawsze szczerą, to też trzeba być szczerym. Kościół też się kieruje swoimi interesami. Przy czym ja bardzo wyraźnie oddzielam, i to nie mówię tylko o kościele katolickim, tylko w ogóle o religiach. Ja bardzo wyraźnie oddzielam ideologię religijną, czyli to, co reprezentuje dany kościół czy dane wyznanie, od ludzi, którzy są w tym kościele, czyli takich typowych kapłanów, księży, imamów, nawet rabinów. Czyli po prostu ludzi, którzy są z innymi ludźmi. I czy są z tymi ludźmi, czy nie są, nie? Bo jak tutaj pójdziemy troszeczkę głębiej w Kościół katolicki, to doskonale wiemy, że wierchuszka, czyli biskupowie, czy ich nazywam krwiste łebki, no bo oni mają te czerwone czapeczki, takie krwiste łebki, to też ma swoją przenośnię, moi drodzy. Taką dosłowną, krwisty łebek. No więc krwiste łebki są oderwane od rzeczywistości, podobnie jak politycy też są oderwani od rzeczywistości, ci na górze, ci w Warszawie, ci na Wiejskiej. Bardziej wolimy i większą sympatią i zaufaniem społecznym obdarzamy tych polityków na dole, sołtysów, wójtów, prezydentów miast nawet,
się zdarza. Też taki prezydent miasta ma mniejszy kontakt z rzeczywistością i z ulicą niż na przykład taki wójt czy sołtys, nie? Który mieszka w danej wiosce i znają go wszyscy i on też wszystkich zna i zna problemy. Ale większą sympatią i zaufaniem społecznym obdarzamy tych na dole, niech tych na górze. I większą sympatią i zaufaniem obdarzamy takiego naszego księdza wikarego, którego lubimy, czy nawet proboszcza z lokalnej parafii, niż krwistego łebka gdzieś tam w archidiecezji, czy gdzieś tam, gdzie on siedzi i się pasie. Pasią się, aż miło, no ja wiem. To nie, że jestem bezkrytyczny. Nie jestem bezkrytyczny. Jestem krytyczny. Tylko mówię, że trzeba oddać sprawiedliwość. Ja Navarro, no moglibyśmy, mówicie, że moglibyśmy mieć lepsze położenie geograficzne. A co jeśli odwrócimy myślenie, właśnie programowanie zmienimy? Że my mamy fantastyczne położenie geograficzne jako kraj, tylko mamy chujowych zarządzających, którzy przez wieki nie potrafili, znaczy byli wcześniej tacy, którzy potrafili to świetnie wykorzystać. Teraz nie, albo celowo nie wykorzystują tego w odpowiedni sposób, żeby osłabić pozycję kraju, bo kraj ma fenomenalne położenie. Fenomenalne. Jak to mądrze by było rozgrać, to no słuchajcie, taka Szwajcaria leży w dupie, czyli w samym środku Alp, nie ma dostępu do morza, do niczego, a odpowiednio zarządzany kraj stał się potęgą. I to potęgą do tego stopnia, że wywalczył sobie taką rzadką przypadłość na świecie, że jest krajem neutralnym i nigdy nie ruszanym przez żadnych najeźdźców. To jest ciekawe. Ja wiem, że w tle siedzą wolnomularze. Ja wiem o historiach templariuszy. Możemy sobie o Szwajcarii w tym kontekście poopowiadać. To jest bardzo ciekawa historia. Chętnie zrobię audycję. Natomiast wykorzystanie tego, bo to chodzi o to, że mamy potencjał, nawet my jako ludzie. Rodzimy się z jakimś potencjałem i albo go wykorzystamy, albo go spierdolimy. Nie? Oczywiście, że czynniki zewnętrzne mają tutaj wpływ. Mówię tutaj o nas, ludziach, jak wzrastamy, że czy nas ktoś odpowiednio pokieruje, to wtedy jest łatwiej. Jak nas nie pokieruje, to jest trudniej albo wcale. Mówi się, wielu ludzi mówi o tym, że pomarnowało swoje szanse. A ja sobie zawsze powtarzam, znaczy zawsze nie, od jakichś kilku lat, odkąd się wyprostowałem programowo, to sobie powtarzam, że mogłem zmarnować szanse, w sensie nie zauważyć ich w odpowiednim momencie, ale pytanie, czy mogę wrócić i tą szansę naprawić, czy ją wykorzystać jeszcze raz, czy mogę sobie stworzyć takie warunki. A może ta szansa była nie dla mnie, na przykład. Nie? Bo ktoś mówi, a gdybym skończył, nie wiem, politechnikę, to bym był teraz inżynierem, architektem, a może nie miałeś być. Może miałeś być mechanikiem samochodowym i w tym jesteś najlepszy. Nie? Na przykład. Przepraszam, pokaszlam. Sylwii Kwiat, dzień dobry. Dzień dobry. A Bożena Jaworska, dzień dobry. Dzień dobry. Zajce, dzień dobry. To się dzień dobrujemy jeszcze. Lidia Joanna, dzień dobry. A, no peace and wealth. To, że część ludzi, mówimy tutaj, myślę o księżach, o kapłanach, że nie biorą odpowiedzialności, podobnie jak politycy, nie biorą odpowiedzialności za to, co mówią lub co robią, to jest zupełnie inna rzecz. No, ale mieliśmy o programowaniu nas samych mówić. Słuchajcie, jesteśmy zaprogramowani od dziecka. I co z tym można zrobić? No można się odprogramować. Odprogramować. Brzmi prosto, proste nie jest. Dzień dobry, szczera do bólu, pozdrawiam z Wisconsin. A ty wiesz, że ja sobie oglądałem kiedyś na mapie ten stan Wisconsin i on jest bardzo ciekawy. Ja nie wiem, czy tam czasem nie kręcili Twin Peaks. Ja lubię takie obszary, gdzie jest dużo drzew, pada deszcz. Ja jestem w ogóle taki. Ja dlatego lubię skandynawskie kino na Netflixie, seriale skandynawskie, wszystkie. No nie wszystkie. Był taki jeden, co był strasznie zepsuty. Ale generalnie lubię, jak jest... No ja to nie... Ja jestem skrajny deszczowców, mówię wam. Znaczy jak jest słońce, tak jak teraz ja się cieszę, ja mam więcej energii w ogóle. Mieszkałem przez kilka lat w Grecji, to byłem przeładowany energią, ale generalnie jakoś tak wolę, jak jest ciemniej. Nie wiem, może mam coś z wampira. Szczubel, dzień dobry. Nie znam pana, ale już poznałem dobrze. Urszula Kingswell, dzień dobry. Z Australii, proszę panią. A czy to prawda, pani Urszulo, bo takie ploty nas dochodzą tutaj, że w Australii kolejny etap NWO wdrażają w postaci tego, że będą likwidować wszystkie punkty wypłat pieniędzy w postaci bankomatów po to, żeby przejść już tylko na płatności elektroniczne. Czy to prawda? Bardzo bym chciał poznać pani opinię, bo wiecie, że krążą takie ploty, że Australia jest takim eksperymentem
takim, bo to taka wielka wyspa, która jest kontynentem. Zrobili eksperyment, że tam będą wdrażać wszystkie takie zamordyczne i najgorsze elementy NWO, żeby sprawdzić, jak społeczność będzie reagowała. Materiał jest dobry, bo społeczeństwo australijskie jest to, było zawsze postrzegane jako to najbardziej wolnościowe, szczęśliwe i otwarte. I teraz jak im się będzie dokręcać śrubę, to będą patrzeć, jak oni reagują i czym to leczyć. No. Skandynawskie kryminały Dominika. No ja w ogóle lubię skandynawskie kino. Ja tu wiem, że czat leci z opóźnieniem trochę. Urszula Koprowska, nie wiem, czy to było prześmiewne, czy nie, ale ja ze słonecznej dzisiaj Szkocji, a słoneczna dzisiaj Szkocja. No, ja bym się w Szkocji dobrze czuł, powiem szczerze, mieszkając. Szkocja, Irlandia, pasują mi te tematy. W ogóle się też w tej Anglii dobrze czuję. Niektórzy mówią, jak ty trzymujesz w tym kraju waranów i deszczowców, jakoś się dobrze czuję, kurczę. Fakt, że czasem utyskuję na reumatyzm, bo to jednak jest prawda, jak się w słonecznym człowiek wychował, to potem, no, to potem ciężko jest tutaj, zwłaszcza jak lata miną. Kapitan Zajebistość, ale ładne, dzień dobry w ogóle, ale ładne przezwisko masz. Piszesz tak, każdy z nas jest zaprogramowany przez wychowanie i informacje wtłoczone nam w jego czasie. Wiem, że można się przeprogramować na inne wartości, spojrzenie na świat i zachowanie, ale oprogramowania nie. A ja bym polemizował, ponieważ ja bardzo często, szczególnie na moich sesjach indywidualnych, które prowadzę z moimi podopiecznymi terapeutycznymi, nie lubię słowa pacjent, mieliśmy cały czas znaleźć, nie? Było nawet tam parę fajnych propozycji, szukamy dalej, bo nic mi nie utkwiło w pamięci. Ja uważam, że można, że nasz organizm, nasze ciało, nasz umysł, że my jesteśmy takim jednym wielkim komputerem, bo jeżeli w ogóle popatrzymy na to, jak organizm, jak ciało, jak biologia funkcjonuje, to jest genialna maszyna. Nasze ciało jest genialną maszyną. No nie można go nazwać perpetuum mobile, bo musi być zasilane energią, ale jest fantastyczną maszyną. Nasz mózg jest takim głównym procesorem i takim przetwarzaczem. Nasza pamięć to takie wieś, dyski twarde. Generalnie można się przeprogramować, można zmienić oprogramowanie. Można. Ja się ostatnio dowiedziałem o takim języku. Jestem językoznawcą, więc te języki pod tym kątem mnie bardzo interesują. Dlatego zajmuję się, jedną z moich specjalizacji jest neurolingwistyczne programowanie. To jest połączenie języka i psychologii, tak w dużym skrócie. Programowanie poprzez język, nie? To, co robię na indywidualnych ćwiczeniach z ludźmi i często im to właśnie mówię, że zaczynamy od języka, żeby się przeprogramować, trzeba zacząć od języka. Trenuję na sobie od lat, widzę, jak działa. Zmiana przyzwyczajeń językowych, nawet nieświadomie rzucające wyrazy, tak jak często wielu z was prawdopodobnie używa tych modnych ostatnio słów, może nie przeklina typu o kurwa mać, tylko mówi masakra. Niby się wydaje niewinne, ja już wiele razy mówiłem, programujesz sobie w głowie masakrę. Sprawdź sobie definicję słowa masakra. Już mówię tą definicję taką encyklopedyczną. Nawet nie wchodźmy w to, że masakra jest nazwą bardzo silnego demona zniszczenia, którego przywołujecie za każdym razem wypowiadając to słowo. Ale również za każdym razem wypowiadając to słowo, kreujecie w swoim mózgu skojarzenia. Powiem słowo masakra. Z czym wam się kojarzy słowo masakra? Odpowiedzcie sobie sami na to pytanie. Nie? Z czymś bardzo złym. Z masakrą, nie? Z jakimiś porąbanymi ciałami, ze zdemolowanym mieszkaniem, ze spalonym miastem. Cokolwiek wam do głowy przychodzi, ze skojarzeń z dobrych na pewno z tym nie ma. Powtarzacie to kilkadziesiąt razy dziennie. Co robicie? Programujecie umysł na to. Tak samo jak chodzicie, ale jestem wkurwiony, No to jesteś wkurwiony, bo się programujesz na to. Język świadomie i potem na drugim etapie podświadomie przepięknie programuje wasz umysł, a umysł bardzo pięknie przyciąga określone sytuacje. I tak działa prawo przyciągania, moi drodzy. To nie jest żadna magia. To jest zwykła praca waszej energetyki. Jeżeli będziecie ciągle narzekać, to będziecie ciągle mieć to, na co narzekacie. Zwróćcie uwagę, że ludzie szczęśliwi przyciągają więcej szczęścia. Zadowoleni mają więcej. Ja nie znam osoby, nie znam takiej osoby, która by całe życie narzekała i miała wszystko. Może znacie taką, ale to nie. To raczej widzę, że ta osoba ciągle ma jakiś problem, który przychodzi do niej. Jak się jeden skończy, to przyciąga kolejny. To tak działa. Poanalizujcie sobie samych siebie i zobaczycie. Zróbcie sobie prosty eksperyment. Na jeden dzień, dosłownie na jeden dzień od rana
Chwalcie wszystko, co jest wokoło was i co macie. Nawet obitą filiżankę. Jaką mam fajną tą obitą filiżankę. Jest obita, bo ją lubię używać. Bardzo ją lubię, smakuje mi w niej kawa, jest świetna. I tyle lat ze mną przyzwyczaiłem się do niej. A nie, ale chujowa, kurwa, muszę kupić nową, bo ten kubek już jest cały Nie, ale ten kubek jest fajny. Kupię sobie nowy, żeby mieć w zastępstwie, ale ten też jest fajny, bardzo go lubię. Nie? Lubię siebie. Lubię swoje nieobcięte włosy. Bardzo fajnie w sumie wyglądam. Naprawdę, teraz mówię poważnie. Zacząłem lubić te moje kosmadła, bo sobie to powtarzam. Ponieważ nie mogę zmienić na tą chwilę, bo dopiero w przyszłym tygodniu będę się widział z fryzjerką. Nie mogę tego zmienić, to żeby się nie wkurwiać codziennie rano, nie mówić, kurwa, jak chujowo wyglądam, to mówię, ale wiesz co, te włosy to nawet fajnie. Jak sobie tak pokosmam, to nawet śmiesznie wyglądam. Fajne w sumie. A żeby na ulicy mi tam nie latało, to sobie czapkę ubiorę. Nie? Pozytyw. Kochani, pozytyw. Zmiana, zmiana, zmiana. To, co wam mówię, to jest kompendium tego, co się wdraża latami. Wiem, ale od czegoś trzeba zacząć, dlatego ta audycja dzisiaj. Zresztą ja audycję o podobnej tematyce nagrywałem do was kilka lat temu już, załapało. Wiem, że kilka osób, kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt przewinęło się przez indywidualne terapie u mnie, właśnie gdzie kierowałem ładnie i indywidualnie ustalaliśmy system zmian i to działa. Działa na tyle fajnie, bo wczoraj dostałem wiadomość od jednego z moich byłych dawno temu pacjentów, który po prostu mi się przypomniał ze spóźnionymi życzeniami urodzinowymi, bo zapomniał kiedy mam, ale wiedział, że w kwietniu, bardzo miłe, i napisał mi, że u niego wszystko w porządku i że nadal wszystko pięknie u siebie rozwija i przypomniał, że nadal te kilka tygodni terapii, które miał u mnie, zadziałały na całe jego życie. Pięknie. Muszę się pochwalić. Nie muszę, chcę. Chcę się pochwalić. To też jest zmiana w programowaniu, nie? Bo ja ostatnio usłyszałem hasło, że pokorne po raz kolejny w swoim życiu, że pokorne ciele dwie matki się naprawdę. Ja nie znam ludzi sukcesu, którzy byliby pokorni. To są właśnie te zadziory, to są właśnie ci krzykacze, to są właśnie ci, których możemy nazwać aroganckimi, ale oni idą do przodu i pokazują siebie. Here I am, ja tu jestem. Wiem, że brzmi to trochę teraz jak amerykański coach, ale spójrzcie na Amerykanów, naśmiewamy się z nich, ale zobaczcie, jaką oni mają filozofię życiową. Nie, oczywiście, że nie wszyscy, nie? Ale większość. Jaką oni mają filozofię? Nastawienie pozytywne. Pozytywne nastawienie nie znaczy, że masz się uśmiechać dlatego, jak ktoś ci sra do mordy, bo to nie o to chodzi. Tu chodzi o to, takiej osobie należy wbić kij ze szczotki w ten odbyt, żeby przestał to robić, ale chodzi o to, żeby znajdować pozytywy we włosach, które mi się nie podobają. Nie obrzydzam sobie tego na co dzień, żeby się nie pogrążać jeszcze bardziej. Nie, wyciągam się z tego i z czasem zaczynam faktycznie lubić to, co mam na głowie. Ubieram okulary, żeby to zasłonić. No. No właśnie, dziękuję. Michał Klember, dzień dobry. Właśnie, bo to dobrze mi sprowadzacie na drogę, bo zacząłem wam mówić o tym, że ostatnio, bo jestem językoznawcą, ostatnio dowiedziałem się, że istnieje taki język. On jest bardzo rzadki, w sensie mówi nim chyba niecałe 500 osób, gdzieś w bardzo głębokiej Amazonii. To jest, ja nie pamiętam nazwy tego języka. I to jest język, który jest tak inny, że facet, który bada ten język, 30 lat mieszka wśród tych ludzi i bada ten język, nadal mówi, że jest na początku drogi badania tego języka. A oni mówią nim od urodzenia, no to jest wiadome, że mówią nim biegle, ponieważ on jest tak inny od naszego systemu myślenia, tam na przykład nie ma określeń kolorów, nie ma liczebników, nie ma cyfr, nie ma liczenia niczego i w ogóle nie ma czasu, nie ma tam w ogóle nie ma abstrakcyjnego myślenia w tym języku, to znaczy jak czegoś nie widać, to nie ma na to określenia i nie mówi się o tym. Czyli na przykład ja nie mogę powiedzieć w tym języku, podobno są abstrakcje, na przykład tam nie ma opowiadania bajek czy historii, bo tam jest po prostu komunikacja na zasadzie tu i teraz. Wiem, że to jest nie do zrozumienia, bo nawet ja mam problem, żeby to zrozumieć. Nawet ja jakbym był kimś wielkim. No ale chodzi o to, że jakby mam ten szczebelek więcej, bo jestem językoznawcą. Znam ileś tam języków. Jestem w stanie sobie wyobrazić różnice językowe i mentalne dzięki językom. Chociażby w składni zdania i w ilości używanych czasów czy trybów. A tutaj ja tego nie jestem w stanie sobie wyobrazić. Nie? Joanna Lukaszczyk, dzień dobry, ze Stanów Zjednoczonych, znowu kolejna osoba. Co mnie tak Ameryka ostatnio ogląda? Bardzo się cieszę, oczywiście, dziękuję, ale... co Urszula Kawruska? Masz rację, Urszula Kaproska, masz też rację, że uszczerbione kubki won, ale ja ten kubek naprawdę lubię. Głównie dlatego, że ma wizerunek mojego psa. Poza tym chciałem wam podać jakiś przykład, nie?
Ale dobra, bo jesteś estetką. A co gdybyś nie miała kompletnie środków na to, żeby albo możliwości kupienia takiego kubka, bo nie ma sklepów z kubkami. Został ci jeden. To będziesz sobie go obrzydzać? Nie, no wyrzuć go, jak ci się nie podoba, ale z czego będziesz pić? Herbaty prosto z kranu się nie da. Ale bardziej chodzi mi o to, może te przykłady są mniej lub bardziej trafione, natomiast chodzi mi bardziej o to, żebyście zrozumieli samą ideę przeprogramowywania się. I kto nas programuje? Odpowiedź na to pytanie. Moi drodzy, najpierw otoczenie, a potem niestety my sami, powielając cały czas schematy, które nam wdrożono. Na pewnym etapie życia niektórzy z nas zatrzymują się i myślą, ej, to nie mój program. Ale ilu z nas jest w stanie z niego wyjść i iść na przekór, bo zrezygnowanie z programu łączy się, proszę Państwa, też z pewnymi bardzo mocnymi zmianami społecznymi. Czyli na przykład wyjściem z otoczenia, w którym jesteśmy. Nie? No. Szczera do bólu. Możesz zmienić szefa, no bo tutaj, że siebie można zaprogramować na dobry nastrój. Można się zaprogramować też na gorszy. Jak mamy ochotę posmutać sobie, to czemu nie? Zresztą chętnie to robimy, nie? Właśnie z moich badań wynika, że bardziej znacznie chętniej ludzie wolą puszczać sobie smętną muzykę, żeby se popłakać, niż wesołą muzykę, żeby zniwelować płacz i zacząć się śmiać. No, znacznie chętniej, w sensie może nie częściej, ale chętniej to robimy. Wokół nas są ludzie. Moi drodzy, jak zmienia się nam energetyka, to zmieniają się też ludzie wokół nas. Naprawdę. I to działa. Bo tylko to musi być szczere i to musi być w nas zakotwiczone. Nie, że ja sobie napiszę na kartce, że jestem szczęśliwy, a nadal w głowie mi się, albo i mam przyklejony sztuczny uśmiech do twarzy, a w głowie mi się cały czas mieli, kurwa, jakie mam zjebane życie. A ta babka to w ogóle mnie wkurwia, a ten kierownik to jest chujem. Jest chujem, dlatego że ciągle tak o nim mówisz. A zacznij w głowie do tego chuja mówić, bo nie musisz koniecznie mu wyznawać miłości. Błogosławię ci, dziękuję, że jesteś. Jesteś dla mnie ważną lekcją. Wiele się od ciebie nauczyłam. Jesteś porządnym, dobrym człowiekiem. Działa. Spróbujcie. Dobra, ale takie szczegóły to sobie przerobimy na kolejnych zajęciach. Ja tak tylko chciałem zahaczyć temat, żeby wam pobudzić komórki do tego, żeby się zastanowić. Usiąść i zastanowić. Teraz nie, jakby, żeby nie kontestować tego, co zostało powiedziane przeze mnie, i szukania, że a może nie masz racji, może to nie, zastanów się. Bo ja wiem, że ja mam rację, bo u mnie to działa. Działa to u wielu innych osób, z którymi współpracowałem. I chcę wam tą wiedzę przekazać. Więc pytanie, czy ktoś chce to przyjąć. Nie? Bo to jest też tak, że oczywiście, że spotykałem ludzi na swojej drodze, którym nie dało się przemówić. Oni nie chcieli w ogóle wyjść z tego swojego kieratu programowania. Bardzo dobrze się w nim czuli, chociaż twierdzili, że są nieszczęśliwi, ale jak zaczynali z tego wychodzić, to bardzo szybko wracali do tego, bo czuli się nieswojo w innej sytuacji. Na przykład nie czuli się nieswojo, będąc poza stresem. Tak bardzo silnie, że wracali do tego stresu. Ja więcej niż to, co przekazuję i mówię, nie jestem w stanie zrobić, bo nie wejdę do kogoś do głowy i nie poprzestawiam mu tam elektrod, no bo się nie da. Ale można pokazywać narzędzia. Można się nimi dzielić. Jasne, jak najbardziej. Kochani, ja was żegnam, bo idę korzystać ze słońca. No, chyba ten będzie pierwszy dzień w roku, w którym ja wywieszę pranie na zewnątrz, bo już jest tak ciepło. Jest 18 stopni u nas. Jak na brytyjskie warunki to jest ciepło. To można powiedzieć, że jest lato. I to w ogóle wytrzeć najpierw te sznurki, zobaczyć, czy one przetrwały zimę. Bo tak z tyłu ogrodu mam te sznurki do wieszania, one mogą... Chociaż nie było tak nowośno. Nieważne. Kochani, idziemy korzystać ze słońca i pozastanawiać się nad sobą, co? Co wy na to? No, pamiętajcie, że was kocham, pamiętajcie o ogrodach, nie tak trudno być poetą, widzimy się jutro, to z całą pewnością. Możecie postawić mi kawę pod spodem, możecie tam napisać do mnie maila, jeżeli macie indywidualne pytania, tam jest taki mail, jest napisane, terapia wzmacniania i oczyszczania, to jestem ja. Macie tam kontakt do numerologa, którego też pytaliście ostatnio znowu, cały czas tam jest, więc nie ten. Do naszego Telegrama, czyli mojego, i do mojego Discorda, też są linki. I do grupy facebookowej Jakubowski76. Gadam, bo lubię. Zapraszamy serdecznie. Reklamy skończyłem. Tak, koniec reklamy. Bim bam. A teraz do zobaczenia, kochani, do jutra. Miłego, uśmiechniętego, słonecznego dnia i pa, pa. Buźki.